program jest taki obleśny. Są pierwsze ofiary, czyli wesele udane. Dobra, jak się znowu było? Jeżdżaj z tą kanapką. Całego chyba nie damy rady, wiecie, ale zobaczmy jeszcze kawałek. Trzymaj, lepiej ci będzie. A, teraz rozumiem. Nie chcesz wierzyć w moje szczęście, bo twoja gwiazdka przygasła. Nie przygasła. Te 28% osób, które siedzą z przekrwionymi oczami, które głosowały na Makowicza w ankiecie, no nie? Wyobrażam sobie, jacy wkurwieni muszą tutaj siedzieć. Nie sobie przestała, dobra? To może być bardzo długa chwila. Słuchaj, ty tak święta jesteś? Nigdy się nie ubiłaś przez przypadek? Przez przypadek to można stracić cnotę tramwaju. Ale twoja niunia to wygląda, jakby była siłą oderwana od rury w klubie. On co raz, ja co raz, ja. Widzisz, jak ja siadam na ludziach? Słuchaj, na pewno jest lepsza od tego Wodzileja. Nie. On nigdy tak nie jest. Krystian byłby dumny, gdyby to słyszał. Nie, nie chcę. Jest. I proszę bardzo, to kolejne jabłko dla kolejnej pary. Widzę, że mam zdjęcie. Nie tylko laski tam lecą. Faceci też. Tylko tacy, co nie lubią lasek, nie? A, tylko ty, geje. Trzeba, rozumiesz? Jak chłop nie lubi baby, to on chyba gejem jest. Drodzy państwo, potrzebuję jeszcze jednej pary do naszej zabawy. Słuchaj, tak, no patrzę na siebie w tą stronie. Sam się Seba? Sam siebie też wyszedłem. Moi kochani, proszę o wielkie brawa. Otóż ojciec pana młodego towarzyszki w swoim setnej towarzyszki. Jak pani na imię? Kusiu na imię, ale jest mało równa. Ale ja bardzo lubię licencję takiej kobiety, jest przemiłocza. No to tym bardziej, drodzy państwo, wielkie brawa. I proszę bardzo, moja muszko. Na was zapraszam od razu. Miłość to jednak długa rzecz. Nie. Shine wpłacił 11 zł. Niemożliwe, niemożliwe. Cały czas to ogląda. Ja nie wierzę, że ktoś tam naprawdę ogląda ten program. Zaczynać sobie decyzje życiowe. Ja nie wierzę, to nie istnieje. To oglądają tylko widzowie, nie krytyka, podobno dokumentować. Nie chcę tam znaleźć. Państwo też proszę tutaj. Wszyscy was wiecie. Okej, kochani, zasady tej zabawy są oczywiście bardzo proste. Problemy możecie mieć tylko z wypełnieniem ich warunków, ale to już zależy od was. Technika również dowolna. Państwa zachęcam oczywiście do kibicowania swoim ulubieńcom. Wszystko jasne, zatem proszę bardzo. Zaczynamy. Czarta! A ja jestem dużo sprawniejszy od pana. Proszę państwo, sprawność to rzecz, że nie rzeczywiście widać po waszym oświadczeniu. Kochani, wielkie brawa dla wszystkich naszych uczestników! O, Marysia! No jak tak? Przez wszystkich, żebym w tym razie zobaczył? Moi drodzy, a teraz pójdziemy na jednego, a teraz pójdziemy, wódkę pić i wszyscy, a teraz pójdziemy na jednego. Dziękuję mi najgorszego obrażenia o weselu. Jak on zaczyna śpiewać, kochani, udaje się. Moja dziewczyna jest fanką twoich strealmów i za 5 minut zaczynał rozmawiać 25 zł. 100 lat. Niech żyje nam. Proszę o jakiegoś unikatowego pinda i życzę, żeby twoje strealmy... Ja nie mogę, no to wszystkiego najwspanialszego. Mamy tutaj kogoś specjalnego, czas. Mamy tutaj, oprócz marszki poświetlenników, to mamy tutaj wyjątkową osobę. Prawie dzisiaj. Nie, zaraz. Nie teraz. Dlatego, że mamy tutaj szanowną dziewczynę, której imienia nie poznałem, która za moment będzie odchodziła urodziny, nie wiem które, ale mam nadzieję, że jakieś wspaniałe, więc chciałbym w tym miejscu złożyć najcudowniejsze życzenia na świecie. No, swój chłopak się musi kochać. Sam z siebie pindzuję. A jak chyba byłbym dobrym Wodzilejem jednak? Śpiącą królewnę nie zawsze da się radzić. A gdzie dość? A gdzie ciekawsze rzeczy do robienia na weselu, niż pilnowanie śpiących od. Widziały gały, co brały. Proszę, nie rozumiem, czy wyciągasz mnie na papieroska? No przecież nie parę. Taki mały chłopczuś, przecież mi się wyciągnąć na pobytu. Dobrze, ale co ty chcesz pogadać? Nie o czym, tylko o czym. Na tym weselu takie są zwyczaje. Która pani może to teściowi daje? Ty to masz ty. Jak ryć, panie Juniku, masz takie branie. Ale mnie zależy tylko Rosji. A co Rosji ma takiego w sobie? Na ten tydzień. Ja Dominik za wesele byś wziął jako Wodzilej? Żeby... Boże, nie wiem, bardzo dużo pieniędzy, żebym był w stanie wejść w ten klimat i wytrzymać to przez kilka godzin ciurkiem. Ja dość, zaraz dość. Odmówić. Dasz tam. Nie wiem, czy to jest w ogóle jakieś pocie. Ja masz osad, to może się tutaj wyłączyć. Odmówił. Jaki to człowiek głupi, że wcześniej babą fotki nie dał. Ile to przyjemności go minęło. Kiedy to by było zabawne, jakbyśmy zrobili reasumpcję, byście ją przejebali. Jeszcze chleba przydałby się dać. Na uspokojenie. Jeszcze raz mnie dotkniesz w taki sposób, to porządnie. To może pokażę, jak przyjdzie tego, to swoje. Nie denerwuj mnie, przecież dobrze wiem, że wykorzystujesz sytuację. No może trochę przepraszam, Marysia, ale dobrze wiesz, że zawsze mnie do ciebie ciągnęło. Ale mnie od ciebie odpycha. Ale pamiętasz, przecież było kiedyś miło między nami. Miło, ale się skończyło, no czego ty nie rozumiesz? Marysia, nie przeginajcie, tak to nawet na rzeczy się nie migdaną. No błagam was. Macie tak ślimaczyć, to rozstawcie znak ostrzegawczy, coś, żebym nóg nie połamał. I co byś wtedy zrobił? Sypnąłbym sobie paprykę w oczy, albo wiatr lodów zjadł mu usta albo. Poza tym, jeśli macie znowu zacząć ten Sri Liru, policzcie oczy do 10, żebym mógł uciec. 10, 9, 8, 7, 6, 7, pani Polo TV, walczcie! Walczcie! To nie jest przegrane! Tatuszko, to o czym ty chciałeś ze mną porozmawiać? Ludzie, ale... Miłość tutaj namiętna rzecz. Reasumpcję cię zaciąłem. Koleżanek, jak zwykle, w górę w i nagle słyszę tę melodię z intro i wstawek. Nie miałem z tym problemu. Aż do teraz... Nie, to jest srogie. To jest srogie. Hej, Wodziaku. Ale nie chcesz, żeby nie do żadnej Rosji. No nie mówiłaś, żebyś tak nie mówił. Ale jak mówię tak słowaćko? Miłość tego święta rzecz. Mam dość, wpłacił 10 zł. Dość. Kwot średni, kampersant swoją drogą. Poproszę o pierda. Na dobre jutro. I love the Republic. I love the Republic. To ja teraz. I tak w błędzie. Ale jakoś tam gorąco. Słuchaj, to jest lepsze. Jak jakiś taki hokus pokus. Tak, ewidentnie chcę okruszyć swoją różyczkę. Adela! Co za cyki? Słuchajcie, przyjechali wielcy panowie z Warszawy na streama. I się nie mogę dobrze bawić oglądając Polo TV, nie mogę z was. Ile my się znamy? Poznaliśmy się w klubie i znamy mnie wyrwały. I co? Myślałeś, że będę się czuła dobrze? Co za tego głady? A więc jeszcze być wiecie. Jasne. Spokojnie, tak, bo może jeszcze mogę go się strzelić. Ja panu zaraz wyjaśnię, proszę pana. Ta pani próbowała nas po prostu, jakby panu to powiedzieć, zmolestować. Tak, na pewno. Thank you.
przyjaciel Izy oraz Roberta. Teściu młodego Staszek z przyjacielem Tadziem mają ochotę poderwać jakąś miłą nieraz. Wybór pada na tajemniczą plus. Wśród gości Marysia odkrywa swojego eks narzeczonego Marka. Dobra, dobra. Udaje przed nim, że jest dziewczyną Krystian. Czego ty nie rozumiesz? Marysiak. Adela, co za ty? Skończymy z demokracją na rzecz monarchii. Ważne głosowanie, szat. Nie spierdolcie tego. 50 na 50, super, super jesteście. Naprawdę świetny, świetny wynik głosowania. Jestem jedyną osobą, która was może ocalić od oglądania tego, musicie obalić demokrację. O właśnie, północ! Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy wchodzą teraz. Ale Alfimia wpłacił 100 zł. Wszystkiego najlepszego dla dziewczyny donatora. Dziękuję ci pięknie i życzę 100 lat wszystkim razem tutaj z Alfimią. Ej, 51% na nie. Jestem jedyną osobą, która może was wyciągnąć z oglądania tego, nie chcecie mi oddać władzy. Marek próbuje ustawić do pionu obecną miłość Angela, która chętnie zajrzałaby do kilku ogródków jednocześnie. Co? Myślałeś, że będę się zrobiła dobrze? Ankiety, zamykam oczy, żeby nie preferować jakichś tam wahań wyników. Uwaga. 10. Wiecie, co zapisałem myszką? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec głosowania. Co wygrało? Kurwa, monarchia! Witam serdecznie w moim królestwie. Mój pierwszy dekret. Wszyscy zostajecie w tym momencie obywatelami Polskiej Rzeczypospolitej. Tak się nazywa ten kraj od tej pory. Najka zostaje patronką tego kraju. Zatem chciałbym zdelegalizować wszystkie osoby jeżdżące Volvo. Zostałem pozbawiony obywatelstwa w tym momencie. Moim pierwszym dekretem, po tych wszystkich pierwszych dekretach, jest również obowiązek zapłacenia cła, żebyśmy naprawili ten zajebany dach. Także proszę wszystkie osoby w tym momencie, nawet nie proszę, rozkazuję wszystkim osobom, dziękuję za kuriera Marcin, o natychmiastowe sfinansowanie dachu, a następnie sfinansowanie mojego Rolexa przyszłego. A w zamian, jako dobrotliwy władca, oferuję wam zakończenie oglądania Wesele z Piekła Rodem, bo to by trwało jeszcze 23 minuty. Koniec, kochani. Koniec, kochani. Demokracja jest no more w dniu dzisiejszym. Co ci Volvo zrobiło? Nic, ale po prostu chciałem powiedzieć, że jeszcze nie zostali. Napisali 5000 komentarzy. To mogę być normalnie. Ja zapłacił 10 zł. Nie mam do Volvo. Właśnie głupim fartem odnalazłem ukochaną niszową płytę z dzieciństwa, której szukałem 20 lat. Wow, super. Gratki. Dobra, ocaliłem was w tym momencie od oglądania Wesela z Piekła Rodem. Więc skoro już dałem wszystkie moje dekrety, które chciałem przedstawić, przywracam demokrację. Cofuję się z roli monachy i daję wam wybór. Czy chcecie oglądać Makłowicza, czy chcecie po prostu sobie pogadać, a potem pograć bliska? Możemy obejrzeć Makłowicza i potem Lis, a możemy sobie po prostu posiedzieć, pochillować przez chwilę, spędzać razem czas, wiecie, poznać się lepiej i poliskować. Ale z tym dachem to nie był żart, kochani. Miłość to jedna piękna rzecz. Jacek Murański wpłacił 10 zł. Kurwa demokracja, ja chcę trans, babet, maluj, PS, miałem miażdżone jądra. Fenomenalnie, Jacku. Czy na czacie jest naprawdę grupa ludzi, która walczy o to, żebyśmy oglądali Wesele? No nie chcą ze mną spędzać czasu. Dobra, Makłowicz ma urodziny, więc może to... Znaczy miał urodziny, 8 minut temu jeszcze urodzinował. Mr. Kelly, o Jezu. Mam nadzieję, że już nie boli. Trzymaj się tam, głupie. Robert Makłowicz, Włochy, odcinek 99 w Trydencie. Czy wy kuźwa jesteście chorzy na głowę? Wy naprawdę się musicie do tego Wesela? Przebrzydły zjadacz bananów wpłacił 10 zł. Pięknie dziękuję za twoje strany. Przyjemnie mi się przy nich rysuje 3. No to mi obrysowanka. Nie, wy jesteście porąbani. Naprawdę chcecie oglądać do końca? Wiecie, ja mogę to zrobić, no dla mnie to jest jeden stream z wielu, który poprowadzę, więc jakoś przeżyję. Nie chcę potem płaczu. Miłość to jedna piękna rzecz. Kitsune wpłacił 10 zł. Wuja, oglądajmy dalej Wesela. Ale dlaczego chcecie oglądać to Wesele? Jesteście nienormalni? O co wam chodzi z tym Weselem? Co jest nie tak? Alicja, demokracja jest najgorsza na świecie. Złotych. Witam. Pierwszy donate, co by tak wspomóc ulubionego streamera i co by pozdrowić mojego ulubionego człowieka Michała Pathosa. Dziękuję, pozdrowionka dla ciebie i dla Michała. Nie, no to jest... Miłość to jest niesamowite. Dyrektor generalny Polo TV wpłacił 10 zł. To nie możemy, żebyście. Wesela z Piekła Rodem, albo zobaczymy się w sądzie. No po prostu nie możemy, Polo TV. Dobra, patrzcie, zrobimy tak. Ja chcę wiedzieć, jak się zakończy historia ludzi. Miłość to jest piękna rzecz. Kace, serio, jestem zajebisty, mam 14 lat, oglądam się od 2 lat z Sodalą i 7ZL na koncie, bardzo cenię to, co robisz w internecie, jesteś moim ulubionym, twoim 80 zł. Zapowiadam się, to twój jeden dzień w gimnazjum, czy liceum, albo w innej szkole, nie wiem. Czy chodziłeś do Polski, tak jak każdego innego ucznia. Do pewnego momentu chodziłem w Holandii, ale to dość szybko zacząłem chodzić w Polsce, więc miłość to jest piękna rzecz. Dawaj Wesele, nie zasnę, nie wiedząc, jak to się kończy, wpłacił 10 zł. Dobra, czekajcie, zrobimy, ja tylko sprawdzę, z czego wynikają te wyniki. Nie Wesele, miłość to jest piękna rzecz. Denis wpłacił 10 zł. Kocham demokrację, gdzie wygrywa Wesele. Miłość to jest piękna rzecz. Płacił 10 zł. Niech żyje zbrodniczy reżim. Miłość to jest piękna rzecz. Wiesz, ps, zobacz, kanał Memeavizo na DC wpłacił 10 zł. Mam niezbite dowody na serial Wesela, tylko 30 sekund. Dzięki za piątkę, Destroyer, zaraz zobaczę. Ważna ankieta na czacie. Miłość to jest piękna rzecz. Train wpłacił 11 zł. Demokracja zniszczyła w chole same komunity. No tak jak w każdej komunity, demokracja niszczy wszystko, kochani. Miłość to jest piękna rzecz. I nie tylko oni. WSL wpłacił 10 zł. Wesele, WSL. I nie tylko oni. O Boże, słuchajcie, mam jakieś dowody. Musimy to zobaczyć. Tutaj jest ogromna prośba przedstawiona, żebyśmy zobaczyli, co poleciało na memo od wieszczca. Miłość to jest piękna rzecz.
Mara wpłacił 10 zł. Głosuj 3 razy na wesle. Wyspiański jest geniuszem. Nienawidzę was. Że to nienawidzę napisał. Was. Specjalnie was że to musi być nudna sztuka. I nie tylko on. Patrzą skandalacy, co ja wygrałem w łuki. No jakiś dureń jak zwykle. Proszę, proszę państwa, przedstawił nam się tutaj... Miłosz tego punktu. Także nie wiesz, że to wesele jest lepsze. Przedstawił nam się tutaj patatki jakiś, także... Kiedy kurwa zgodził brodę? Miłosz tego punktu. Słuchaj, śmieciu. Nawet spłacił 10 zł. Jak można oglądać wesele Makłowicz-Better? Ja nie wiem, nie wiem. Coś się dzisiaj zepsuło z widownią. O mój Boże, daj wam jeszcze 10 minut wesela. Spróbujemy się do tego przekonać, ale nie wierzę w to, że to się uda. Co tam tobie leży na wątrobie? Wiesz, Karusi, co to taka wokół wpadła? Jakaś to taka dziwna. Nic nie powie. Nic nie powie, taki dziwny uśmiech jest żadnej reakcji. Jakieś to taki chłopiec, ja wiem. Wiesz, tak jak ci powiem, baba nie musi być mądra. Im mniej mówi, tym lepiej. Zresztą tak się w ogóle mówi, że za każdym silnym mężczyzną stoi kobieta. Stoi kobieta i plecie, patrz. Ale wspominam, że sami chcieliście to w tym momencie oglądać. Wiesz, tak? Ani słowem się nie uderzył, nawet nie kasnie, tak poznać. Wiesz, ja na razie się tym nie martwię. Ja w łóżku jestem ogier. Ja ją doprowadzę do takiego szału, że ona jeszcze będzie tak krzyczała z rozkoszy i ze szczęścia, że o, mój drogi, zobaczcie, to ja taki ogier nie jest. Tylko poza... Dwa ludzie nie zasługują na wolną drogę. Zresztą stać, kurwa, jeszcze mówca. Tak, trzymać, kurwa. Ogier co, dużo rszy, mało mega. Ręka mi się trzęsie, bo... Czy jakoś tak? Kurwa, Jeleczka, może nie wypiłeś jeszcze, no. Jeszcze raz, no. I niech się powodzi. A konar niech płonie. I bądź tym ogierem. Jedziemy, jedziemy! I moi drodzy, brawa do najpiękniejszej pani też w pociągu, którą wiesz? Ogier już stoi w boksach startowych. Lucy, jesteś cudowna, jesteś aniołem, jesteś piękna, Lucy. Moja luz... Moi drodzy, przyspieszamy, jak leczymy! A teraz uwaga, stop! I zaczłości, którzy byli pierwszymi, teraz będą ostatnimi. Jedziemy dalej! Miłość, to jest piękna rzecz. Zniszczyliście mi życie z tym weselem, miałam miłe życie, już nie mama życia, wpłacił 10 zł. To wszystko wasza wina, śmierć demokracji, najgorszy twór człowieka. No nie zasługujemy na demokrację. A widzę, że sobie robicie obrazki tematyczne. Miłość, to jest piękna rzecz. A wręcz Makłowicz, a wręcz wesele enjoy. Panem wpłacił 10 zł. To jest tak złe, że licznik się przekręcił i poleciał na Maxa XD. Ale to jest jednorazowy wysyłki, nie będziecie tego chcieli częściej na streamach, tak? Rozumiemy się w tym. Miłość, to jest piękna rzecz. Marka odbiorców, Polo TV. Marka odbiorców, płacił 10 zł. Szkalowanie kobiet, o to chodzi. Tak, totalnie. Oj, chyba moja mama się w Lucy zakochała. Miłość, teraz. Zaraz przyszło jej coś z baba. Ci, którzy głosują na wesele, stoją tam, gdzie stoi PiS, płacił 10 zł. Ja naprawdę żartuję, ale naprawdę chciałbym trafić taki cudowny tyłeczek. Tylko Robert nie klepnął, ale robimy się już. Dopiero wejść po ślubie. Ale korciło go, bardzo go korciło, widziałem to. Gdyby się wróciły moje młode lata, dobrze bym ja wiedział, jak używać świata. Dawaj, Katuszko, daj, poderwij ją. A słuchaj, będziesz moja. Tak, syn. I to jest właśnie moje miejsce na ziemi. Atmosfera erotyczna. Ja nie mogę z wami, jesteście najgorsi, czegokolwiek nie odpalę. To jest ryk na czacie, że nie to. Gaszę wesele, ryk na czacie i wielki wszyscy obrażeni, że mam wracać do oglądania wesela, bo najlepsze. Odpalam znowu wesele, ryk na czacie, że odpaliłem wesele i jest absolutnie najgorsze. Chcę odpalić Makłowicza, ryk na czacie, że nie chcecie oglądać Makłowicza. Chcę odpalić Lisa, ryk na czacie, że zamiast tego mamy oglądać coś. Jesteście kuźma nienormalni dzisiaj. Z mojej swobody rozeszła się po całym domu wesele. Dostaj na to cudeńko. A Marysiu, każda szefowa ma swoje tajemnice. Miłość, to piękna rzecz. Każdy szanujący się dom wesele. Wesele z płacił 10 zł. Wesele znaleziony. Nie każdy ma odwagę wrócić. Pozostawione skarby. Moja kolekcja się powiększa. I drodzy państwo, Miłość, to piękna rzecz. Kipsunę wpłacił 10 zł. Liczę na regularne strawy z wesela. Zostawić was samych? Tutaj normalnie dzieją się cuda, a czasami po prostu gotuje się potrawy. Panie konduktorze, a jak ktoś ma bilet, a nie ma miejscówki, co zrobić? No to zapraszam do przydziału konduktorskiego. Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Tak? Kochani, spoko, mniej zabawy. Zaliczona, kochasz, zaliczony, może wracać. Dzięki. Ojej. Zerwam za Jacob. Ty zerwałeś, błagam cię, pewnie skończył się czas, za który jej zapłaciłeś. Nie zabawy. Dla mnie wręcz przeciwnie, rozmawiam nie do łez. Ja wiem, ty zawsze masz okrutne, ale mogę to zapomnieć, wybaczyć. Ty mi wybaczyć? Tak. Chyba podczas pocałunku z tą twoją Angeliką wyssała ci cały mózg. Maja. Nie mów do mnie, Maria, nie dotykaj. Zaraz sobie pomyślałem. Może sobie przypomnimy, jak tam kiedyś dobrze było. Marek, może ty już więcej nie pij. Kiedy nie było nam dobrze? To parę lat temu. Nie, to tylko tobie było dobrze. Wracaj na salę do tej swojej niuni. Przestań mi zawracać gitarę, bo ja jestem w pracy. Dobrze, idę już, ale ja to rzucę. Nie zostawię tego. Marysiu, sama do tego doprowadziłaś. Słyszałeś, Robson? Niunia się zwolniła. Bo przecież mój były nie jest w stanie zadowolić żadnej dziewczyny, więc teraz siedzi tam samotna. Jest właśnie przechód? Jest. Jak goloneczka z musztardą? Jeszcze to sama kończę. A ja tam salę, to pili z nim. Miłość, to jest piękna rzecz. Marszałek Oświeta wpłacił 10 zł. Ogłaszam, iż poprzez problemy z głosowaniem wnosimy do prezesa sesji kolejnej. Dobra, to nie marszałek prosi. Gratulacje użytkowniku. Kliknij OK, aby wydać nagrodę. Za nas będzie ją ktoś inny. Kapitalizm wpłacił 100 zł. Makłowicz. Słuchajcie kochani, przemyślałem parę rzeczy i chciałem porozmawiać na temat, że jednak mój stream, ja powinienem wybierać treści, no tak działa. Zaraz płacił 10 zł. To nie jest tak, że ktokolwiek wpłynął na moją opinię. Korzystam do nuta. Wybacz nam tą dzisiejszą odklejkę, ale chaos, anarchia, cieszą mnie. Nie, ale już bez anarchii. Dziękuję, no bo prawda jest taka, że ja jednak powinienem dominować własną transmisję. Z tego powodu chciałbym powiedzieć, że miałem straszną ochotę dzisiaj obejrzeć Makłowicza do snu. I proponowałbym, że ja zostaję po prostu link do wesela. Jak ktoś chce zobaczyć sobie wesele, sobie zobaczy wesele. A ja odpalę to, co bardziej mi bliżej serca jest. Co wy na to? Wojtek Smarzowski wpłacił 10 zł. Jednak gorsze niż moje. Dziękuję, dzięki koleś Adelana, dobranoc. Więc słuchajcie, trzeba twardo stawiać sprawy, nie można sobie dać wchodzić na głowę, szczególnie nie można dać się przekupować za pieniądze, bo to jest bardzo niska zakrywka, wtedy kapitalizm triumfuje najbardziej, więc chciałbym po prostu zaproponować sobie zamiast tego starego, dobrego, uwielbianego przez wszystkich Bercika Makłowicza. Konie pod maczety, kropka, jak mówiłeś, konie zasługują na najgorszy los i ich miejsce jest tylko pod bramami AIW. Piotr wpłacił 10 zł, ale po doznaniu wesela musimy przywartościować nasze przestrzeganie istot zasługujących na wizytę w masarni. Teraz oglądamy
Ja bym nigdy swoich ideałów nie sprzedał. Od początku chciałem oglądać Markowicza, chcę, żebyście to wiedzieli. To jest, moi drodzy, drzewo olinne. Drzewo olinne, które jest jednym z najważniejszych symboli obszaru zwanego Śródziemnomorze. Jednak w dzisiejszym odcinku przekonamy się, że drzewa olinne rosną nie tylko na samym Morzem Śródziemnym. Partnerem tego odcinka jest Monini, producent oliw ekstra. Monini, come to Italy. Przepraszam. Monini, come to Italy. Boże, mogliby się tak reklamować. No jest, czat mi się wyłączył, niestety nie widzę osób piszących wesele. A patrz, jakie widoczki ładne. Wioska Fiawe. To będzie nasza kwatera przez dzień i kolejną noc. Dlaczego właśnie tutaj? No po pierwsze dlatego, że tutaj zabukowaliśmy sobie hotel. To jest doskonałe miejsce z paru powodów. Po pierwsze, garda jest tam, no ale choć bardzo blisko, bo 25-30 minut jazdy autem, to jednak jesteśmy już w górach. Temperatura o 4-5 stopni niższa. No i to jest doskonała baza wypadowa do miejsc, które chcemy wam pokazać. No żeby pokazać wszystko w jednym odcinku, wszystko co tutaj jest warte. Wam pokażę, jak wygląda prawdziwy piękny posiłek. Śliczne, co? Nie zrobiłem tego sam. Ale sobie przełożyłem do miseczki, wygląda ładnie. Makaron, połowinka, warzywka, sos rybny. No to musielibyśmy zrobić odcinków cieśnych, więc to w jednym jest niemożliwe. Więc będziemy poruszać się w zasadzie po najbliższej okolicy. Mamy do przejechania 20-30 km. Na co zobaczymy za chwilę i wy to zobaczycie. Jesteśmy w tej samej dolinie. Jesteśmy 5 minut drogi od Fiawe. Wioseczka nazywa się Fawio. Intuicja nas tu przywiodła i intuicja nie kłamała. To jest cudo. Zachowana średniowieczna wioska, w dodatku zamieszkała. No, są wyjątki. To jest na sprzedaż. Na dole, jakże charakterystyczny tutejszy układ, dom mieszkalny, a stodoła na... Przepraszam, kochani, mieliśmy demokrację, ale niestety kapitalizm wygrał. Więc jeśli chcecie, możecie to kupić. No i mieszkać w takim właśnie miejscu. Cała wioska usiana jest takimi publicznymi studniami, z których cieknie błyska woda, bo góry są niemal wszędzie dookoła, z wyjątkiem tego miejsca. Tam mianowicie zjeżdża się nad gardę. Tam po przejechaniu 15 km wjeżdżamy w świat śródziemnomorski. A tutaj mamy świat alpejski. Tutaj panowie już noszą kapelusiki z piórkiem, bo to są Marta, alpiki. Płacił 10 zł. No i to będzie w dyskusie, panie najstarszy. Jakże kurwa jest gorąco. Pozdrawiam wszystkich smażących się aktualnie w Anglii. Jak spać? Jak żyć? Trzymajcie się tam. Pięknie. Miłość ty napowiadasz. Robin wpłacił 10 zł. Chcę zobaczyć Makłowicza przyrządzającego koninę Makłowicz Słodzia UW. To nie jest turystyczna makieta. To jest żywe miejsce. Miłość ty napowiadasz. Nasza dolina jest najwyraźniej rolnicza, to znaczy nie jest to miejsce, jak już widzieliście wcześniej, oddane w pach wyłącznie turystyce. No i to jest najlepsze, bo jest to żywe alpejskie miejsce, ponieważ Dolomity są fragmentem Alp. I niezależnie od tego, w której części Alp jesteśmy, w którym państwie i jaki żywioł narodowy tam dominuje, jada się wszędzie rzeczy dość podobne. Pamiętam świetnie opowieść mojego kolegi, który dawno temu, 30 lat, po raz pierwszy przyjechał do Włoch na narty i pierwszy posiłek dostał kartę, a jeszcze specjalnie nie jarzył niuansów kuchni włoskiej, no i zauważył pozycję niezwykle podniecająco brzmiącą. Stinko di maiale, to brzmi podniecająco po włosku, nawet czasami najgorsze rzeczy brzmią podniecająco, więc stinko di maiale, prego powiedział. I co dostał? I dostał ogromną golonę, jak w Bawarii. Ponieważ w Bawarii, w bawarskich Alpach i tutaj w Dolomitach, no, jada się podobne rzeczy. Tam jest sauerkraut, a tu jest krauti. Tam jest wurst, tu jest salsiccia. Tam jest Schwein, Hexe, a tu jest stinko. Ale jest parę rzeczy, oczywiście, parę detali, parę niuansów, które różnią różne fragmenty. A no i właśnie, co tu rośnie. Tam niżej widzicie taką zieloność. Wszędzie jest zielono, ale tam widać ją wyraźnie, coś wzrasta ponad trawę. To jest kukurydza. Kukurydza, czyli zboże, które rośnie tak wysoko, gdzie inne zboża już sobie nie radzą, bo kukurydza jest zbożem. No i co w związku z tym tutaj, w tej części Alp, w Dolomitach, jest ogromną ludzką namiętnością polenta. Polenta, którą można tutaj kupić w takich blokach, już ugotowaną. Miłość ty nas. W Polsce też taką widuję, ale... Władza przejmuje władzę nad dobrem społecznym, jakim jest ten stream. Wpłacił 10 zł. Anarchiści. Marksiści, przejmijmy władzę, obalmy tyranię kapitalizmu i naszego uzurpatora. Tylko globalna rewolucja może uratować proletariat. Czy my na tym streamie zaliczyliśmy powszechne uwielbienie do demokracji, przejście głosami demokratycznie uzyskanymi na monarchię, powrót do demokracji, przejęcie demokracji przez wielki kapitał i teraz rewolucję proletariatu w ciągu godziny. To jest po prostu historia naszego świata na tym streamie. Cię takowej dostać, to po prostu ugotujcie kaszę kukurydzianą. Czekam na futurystyczną dystopię. Wylejcie na... Gdzie pijani milionerzy będą po prostu rządzili wami i będą inwigilowali przeciętnego użytkownika czasu. Zbliżoną deskę, żeby była na tyle gruba i zostawcie, ona zastygnie i potem będziecie mogli okroić w las. No więc to będę robił za chwilę. Krauti, czyli kapitał. Zajadna na Schreiber, zbyt gorąco. Więc postanowiłem zrobić miejscową. O, to jest miejscowa pszczoła. Z pszczołami należy obchodzić się delikatnie, gdyż być może ta pszczoła na wiosnę zbiera nektar z kwiatów kasztanów jadalnych. Uwielbiam miód kasztanowy. Genialnie. Miłość ten piękna rzecz. Radicchio, pomidory. No taka nie najbardziej intensywna do sosu. Ale tutaj twarzy będzie wariatów, więc trochę się zaczynam obawiać. Ale najpierw... Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of the people who will not be slaves again when the beef... Ej, ciekawostka. Jest na tym kanale dziewczyna, która gra w teatrze, zdaje się, w Łodzi, Kozet. Kasia wpłacił 10 zł. Nędznika, no nie? W Anglii jest okropnie gorąco, nie da się spać. Dobrze, że zainwestowałam w klimę. Pozdrawiam. No to myślę, że może teraz uratować wam. I autentycznie jest tutaj gdzieś, być może to ogląda w tym momencie, dziewczyna, która gra Kozet w Nędznikach. I zaprosiła mnie i Pawła, napisała mi maila, czy nie chciałbym przyjść z Pawłem, bo wie, że oba jesteśmy miłośnikami i ogląda nasze rzeczy, czy nie chcielibyśmy przyjść na spektakl Nędzników, więc zostaliśmy zaproszeni od aktorki. I oczywiście zgodziliśmy, więc we wrześniu jadę na żywo doświadczyć Nędzników. A teraz wolnym strumieniem oliwa, stopniowo, tak jak już wam to setki razy wyjaśniałem, żeby to się
jak najlepiej połączyło. Sos jest jednorodny. No, mówiłem naprawdę wiele razy, ale warto to powtarzać. Otóż mógłbym oczywiście dodać tutaj najpierw radiki i pomidory, a potem polać to oliwą i octem i wymieszać, ale wówczas byłyby rozdzielone frakcje i dostalibyśmy kawałek, który składałby się głównie z oliwy, albo też kawałek, który składałby się głównie z octu. A tak mamy połączone smaki. Stolik jest niewielki, więc muszę trochę sobie zrobić miejsca. No i teraz bardzo prosta rzecz. Radicchio, zwane u nas niesłusznie radicchio. Sam już widziałem na straganach u nas przez CZ takie napisy. Radicchio, radicchio. To jest to zwykłe radicchio, nie to słynne radicchio di Treviso. Podłużne. Miłość ten się straszy. No i to... Sylwyka 5 slash, znowu mało śpię slash, 32 HB snu. Wpłacił 10 zł. Życie czekaj, idź spać, błagam cię. Jesteście najlepsi na świecie, serio, pamiętaj to Dominik i oczywiście czat. Dziękujemy bardzo, ale... Proszę cię, zrób to dla mnie, idź spać. 32 godziny bez snu to jest bardzo dużo, a oglądanie streama w tym momencie to nie jest najlepszy pomysł na świecie. Proszę idź spać. Drobne kawałki, wierzchnie warstwy, jeśli są przywiędłe, trzeba zdjąć. I do tego... Wiem, co mówię, zarywam nocki naprawdę bardzo, niestety, no już nie tak jak kiedyś, ale tu w czasie ostatniego roku szczególnie bardzo dużo zdarzyło mi się zarywać nocy pod pracę i proszę nie rób sobie tego. Zajęło 420. Pozdrawiam kaskur, pozdrawiam kaguję. Pomidorki. Koktajlowe, przekrojone na pół i wszystko. Do sosu jeszcze tylko trochę pieprzu. Wymieszam, będzie gotowe, a radicchio nie wiem, więc jeśli chcemy zawczasu przygotować, to jeśli sałatę wrzucimy do winegretu i będziemy ją trzymać tutaj pół godziny, a myślę tyle mi potrzeba do finiszu, to ona obwiędnie. Więc sałatę na samym końcu, a taką sałatkę można zrobić wcześniej. Wymieszam to na końcu. Miłość, ten piękna rzecz. A teraz akcja smażenia. Trzeba najpierw na desce zrobić klas. To są naturalne rzeczy, więc można śmiało je na łąkę wyrzucić. Dobra, pod patelnią się przyjmie. Więc teraz klasiko, czyli oliwa, która służy do smażenia. Wpłacił 10 zł. I może tam się lepiej skrobić. Ona się rozgrzewa. A ja muszę wykroić z tej jakże pięknej bryły, wykroić do smażenia kawałki. Ile ich wykroić? No powiedzmy 3. Ważne, żeby były takiej samej albo też podobnej grubości. Dobra, sprawdzamy temperaturę. Czy oliwa się nagrzała? Myślę, że jest już dobra. Kładziemy. Skwierczy. Pamiętajcie, że ona jest ugotowana, mówię o polencie, więc tutaj chodzi o zrumienienie jej, o nadanie jej temperatury, natomiast nie chodzi o pozbawienie jej surowości, bo ona jest ugotowana. I żeby temu nadać trochę smaku, odrobina rozmarynu, odrobina Włosi, wszystkiego, jeśli chodzi o przyprawy, dodają z umiarem. No może tylko z papryczkami peperoncini jest inaczej, ale nie jesteśmy na południu włoskiego buta. Smażymy z dwóch stron. Miłość, to jest piękna rzecz. Brudno. Czy dobrze słyszałem, polenta smażona, włożona na talerzu, ona w tej temperaturze szybko nie wstygnie. Na patelni, jeśli włożyliśmy polentę na gorącą oliwę, nie powinno być żadnych frakcji polentowych, patelnia czysta i zostało trochę oliwy. No więc nam w zupełności wystarczy, by na tym usmażyć co? Coś, co dopiero teraz wchodzi do gry, no mianowicie salcicie, czyli kiełbaski. Włosi używają również ich jako sosu do spaghetti farszu, ale jak wam mówiłem wcześniej, tutaj makarony też, ale nie są one niezwykle typowe dla miejsca. Tutaj to raczej knedle, no i wóz, jak powiedzieli Niemcy, chyba więcej się nie zmieści. Kładę pod stół cień. I teraz co trzeba zrobić? Trzeba się spieszyć, po pierwsze, bo się nagrzewa. Trzeba zrobić dziurki małe w środku, bo to nie jest zwykłe smażenie. Sami zobaczycie cały proces. To jest proces, dzięki któremu uzyskamy również taki sos. Dzielnica najchętniej centrum i to co dookoła, ewentualnie Wilanów. Z metrażem tak, żeby był koniecznie trzeci pokój, który byłbym w stanie przejść na pracownię, bo to jest u mnie dość problematyczne, że jak już pracuję z domu i streamuję, nie mieszkając samemu, no to jeden pokój musi po prostu iść na pracownię, gdzie jest dość dużo zajmujący sprzęt, duże lampy i tak dalej, statywy, więc to nie jestem w stanie sobie poradzić bez tego na tym etapie. Ale Alfimia wpłacił 50 zł. Nie podpowiadaj, ona jest młoda. Spać może, że masz dobrego dealera, to już nie problem. A myślę, że ty wracasz, tak przeczytałem na szybko. Ty też idź spać. Mysterka, nie, bo sobie w tą drugą jeździć do roboty i pewnego dnia tam jedzie, ma kogoś ze swoją kuchnią. A co do ostatnich poprzednich lotów, to też dziękuję oczywiście za który wysyłam twoich. Są ważne, by one nie pryskały, nie pękały. Znaczy pryskać może będą, ale nie będą pękać. Dobra, i teraz wstępne smażenie na jak najmocniejszym ogniu. Jest mocny. Podskakuję. Miłość, to jest piękna rzecz. No dobra, dorzuciłem jeszcze. Jan wypłacił 10 zł, żeby jeść kwot średni radicchio kwot. To trzeba być chory po jeden. Toż to bardziej gorzkie od spirytusu. Przecież tutaj pomawiasz Makowicza, przecież on wie co robi. Nic się nie może zmalić. Jak to? Czy to jest jakiegoś rodzaju kiełbaska, bo trochę tak przegapiłem ten wątek. Co się nie jestem specjalnie fanem kiełbasowych rzeczy. One jeszcze nie są gotowe, nawet gdybyśmy chcieli jeść tylko smażone, one jeszcze nie doszły. One są przez gorąco złapane i już ładnie tutaj mrugają kolorami, ale będą poddawane teraz kolejnym czynnościom, widzicie? Mianowicie, teraz trzeba być dość daleko od patelni, bo jest gorąca, ocet winny. Czerwony, biały to nie ma żadnego znaczenia, bo będzie jeszcze wino czerwone, to więc też ocet czerwonego wina. I teraz wlewamy i na jak najmocniejszym ogniu czekamy, aż ten ocet odparuje. Tu chodzi o kwestię smaku. Wlewam i zmykam, będzie pryskać. Biedny kamerzysta. Makowicz w tym momencie bezpiecznie stoi. Ten kamerzysta, który ma przykrywane gały i bierze mu się podejść na 30 cm do tego. Sytuacja pryskania się uspokoiła, no bo to jest tylko ten pierwszy moment. Jest jeszcze płyn na patelni, gorący. I właśnie teraz trzeba do środka dodać parę listków szałwii. Parę, żeby tego nie przeszałwiować, żeby nie zrobił się z tego syrop na kaszę. No i trzeba dodać trochę igiełek rozmarynu. Również trochę. I teraz kolejny płyn. Tym kolejnym płynem jest czerwone wino. Stąd ma apelację. Szyba ci pęka w aucie przez upały w UK? Ile tam jest stopni? Trentino Teroldego mianowicie. Teroldego Rotaliano. Znowu będzie pryskać. Tyle. I czekamy, aż wino wyparuje, aż proces duszenia przejdzie z powrotem w proces smażenia i aż kiełbaski nabiorą chrupiącej, rumianej skórki, przy okazji wchłaniając te wszystkie piękne płyny, które na patelnię były wlane. Mam co chciał, można wyłączyć. Podobno więcej niż 40 teraz? 35 u mnie? Ja pierdzielę. Powyżej 32 już oddaję temperatury za barbarzyństwo. Ogień.
Właśnie o to chodziło. Kiełbaski są lujane, chociaż czerwonawe, ale mam tutaj redukcję winną, szczyptę oct. Ja nie mogę nieraz sobie pytać z wysokimi temperaturami. Dla mnie już jak dochodzimy do takiego 30, to już zaczyna być źle. Ostatnio jak próbowaliśmy zjeść śniadanko na mieście przy 32, jak było tutaj, to już było tak, że spróbowaliśmy usiąść na zewnątrz, ja zacząłem tak oddychać. I dosłownie po dwóch minutach musiałem się schować do środka, żeby być w ogóle w stanie zjeść. I tak zjadłem bardzo mało finalnie, ale musiałem dosłownie się tam ukryć w środku i tak nie było klimy, było strasznie ciepło w środku. Ale już tak po prostu nie radzę sobie, to jest niesamowite, bo moja dziewczyna ma kompletnie odwrotnie, że jest 32, ona wraca śmiana i się cieszy, że jest ciepło. No, niektórzy ludzie strasznie dobrze znoszą takie temperatury. Niesamowite. Który nadał całości charakter. Tak, się smak, mam smak szałwiowy oraz smak rozmarynowy, no i w końcu mam oliwę, która jest elementem sosu. I teraz zobaczycie, jak to, jakie to jest niezwykle gęste i ekstraktywne. No i to jest prawie gotowe, prawie. O, muszę tak, muszę wymieszać. Krawiki o pomidory razem z winegretem. No i jeszcze tutaj dodać temu twistu oliwnego, mianowicie gram frutato troszeczkę. Dla lepszego smaku i dla lepszego poślizgu. Dobra, już nakręcam. Kompletnie nie mówię poprawy, to, ale kolory są ładne. Ależ, spieszę wam to pokazać z bliska. To z bliska wygląda chyba. O, sałatka. Andrzejku, szybko, tak twarzy, jakbym rozgrzany młyński kamień trzymał. Może być rozgrzany młyński kamień? No dobra, taką kamienną płytę do wyrobu pizzy. Aha, miłość tej napiwka rzecz. Api Wenzel bez bilofany MMF wpłacił 15 zł. Gola się nawet bil, ale odwalili szyderę. Ludzie się o hajs musieli upominać, no. Zdaje spotka z Tangoli, którzy brali w tym udział. Ej, było coś takiego, była próba ekspansji na rynek zachodni, rzeczywiście. Też dlaczego to nie poszło? Za mało ludzi zainteresowanych za granicą? Moi drodzy, po pół godzinie jazdy od naszej doliny dotarliśmy do miejsca głównego w tym regionie. To bowiem centralny punkt miasta Trydent, jego rynek z katedrą. No i tutaj należy się pewne wyjaśnienie językowe, historyczne i znaczeniowe. No bo po polsku tak samo nazywa się miasto Trydent, które jest stolicą prowincji, po polsku Trydent. Tymczasem po włosku to miasto nazywa się Trento, a prowincja nazywa się Trentino. Ale prowincja jest częścią regionu. Region po polsku nazywa się Trentino Alto Adige, a po polsku... Ale takie zameczki są niesamowicie śliczne. Wow. Powiedzielibyśmy Trydent, południowy Tyrol. To jest region autonomiczny. Historia obu tych części składowych regionu jest dość podobna, zarówno Tyrolu, jak i Trydentu. Były to mianowicie księstwa biskupie, które już w średniowieczu przejęli Habsburgowi. Od średniowiecza były częścią Imperium Habsburgów, potem Austro-Węgier. Od końca I wojny światowej należą do Włoch. Jaka jest jednak różnica pomiędzy sąsiednim południowym Tyrolem a... Zdejmy są zawsze środy, w piątki, w niedzielę, godzinie 20. Trydentem. Otóż tak, w południowym Tyrolu... Kończymy około drugiej, aczkolwiek ostatni z tymi skończyliśmy o trzeciej. I dzisiaj być może, nie chcę nic mówić, ale jest szansa, że też skończymy później, bo... Jako, że moja dziewczyna jest cały czas w Gdyni, to po prostu, wiecie, normalnie ja sobie wychodzę, otwieram sobie piwko, oglądam sobie jakiś film, a jako, że i tak się zesam, to mi to zbyt dużej różnicy nie robi. Germański jest silniejszy, a tutaj zdecydowanie dominuje żywioł włoski. Dominuje i dominował, bo to mimo przynależności do Austrii było Włochy, podobnie jak Wenecja, która też miała austriackie epizody. Więc wystarczy przejechać przez przełęcz Brenner, no tamtej strony teraz nie jedziemy, ale mówię o kierunku z Polski, przejechać przez południowy Tyrol, to jest naprawdę 30-40 minut stąd. Wydaliście w świecie włoskim, nie tylko wyznaczonym granicą, ale w świecie włoskim, który zawsze był włoskim światem. Trzymajcie kina, środka dla ciebie. Rzeka Adyga, która przepływa no niemal przez środek miasta. Powiedziałem przed chwilą, że prowincja nazywa się po polsku Trydent Południowy Tyrol. To są nazwy historyczne. Natomiast nazwa administracyjna to jest Trydent Górna Adyga. Tak, której chodzę spać? Jak mam wyregulowany sen? Około trzeciej, czy streamach? Niektóre streamuje to wtedy zawsze tak ten. A ostatnio tak trochę mniej wcześniej, na zasadzie szósta bardziej. Bo... I powiem, że teraz, na przykład, o tyle mi to pomogło, że wczoraj chciałem sobie zmontować film, żeby z rana tam wysłać, bo jakieś stokowanie, to musicie wysłać do klienta, żeby klient zobaczył, czy wszystko jest okej, czy mu odpowiada, czy jakieś zmiany trzeba, więc myślę sobie, okej, chcę dzisiaj wstawić film, to zrobię tak, potem jest weekend, bla, 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 więc chciałem ustawić to teraz, no to zmontuję. Zacząłem sobie tam montować późnym wieczorkiem, skończyłem sobie montować, tam dorobić wszystko, co trzeba około 7. Tak był bardzo prosty film do montażu, bardzo szybki. I miałem tak, że totalnie nie miałem takiego zjazdu sił, takiego zmęczenia, tylko mogłem sobie na spokojnie płynnie skończyć montować, pójść spać, obudzić się, nie to w ogóle nie robiło. Dzisiaj normalnie dzień zacząć. A jakbym miał taki, żebym bardziej normalny rytm w tym momencie, to bym miał straszny problem, żeby w nocy nie wysypiać. Nie wiem, czy nazywała, że jeszcze nie śpię, ale tak na trzecią robotę to już nie robi różnicy. Zdrzemnij się przynajmniej, ja ciebie błagam na tym etapie. Dlaczego Górna Adyga? No dlatego, że Napoleon utworzył kiedyś państewko Górnej Adygi i po pierwszej wojnie światowej Włosi, żeby uzasadnić swoje prawa do Tyrolu, no ochrzcili to mianem Alto Adige, czyli Górnej Adygi. No i to jest nazwa administracyjna, ale historyczna to południowy Tyrol. Dzisiaj to jest wszystko we Włoszech, jak już wiecie, ale region ma autonomię. Region sam zarządza tym, co wypracuje. I konfliktów narodowościowych tutaj już w zasadzie nie ma. Zamek Buon Consiglio, nie dzisiejsza siedziba trydenckich biskupów. Z Trydentem rzecz jasna wiąże się wydarzenie o nazwie Sobór Trydencki. Czyli chyba najdłużej trwający, a nawet na pewno najdłużej trwający sobór w historii Kościoła. 18 lat, w roku 1507. Przez to, że się ostatnio przekonałem, dzięki w sumie wam do spróbowania znowu Assassin's Creedów. Jak na to patrzę, to mam już w głowie po prostu takie, okej, zajebiście by się to wspinało. To może nie byłby najlepszy pomysł. Na tym ale... Luther przybija swoje tezy. Zaczyna się reformacja. No i sobór trydencki był odpowiedzią na reformację. Boże, przypomniało mi się. Jak mieliśmy tam po 13 lat mniej więcej. Wy to macie 13 lat, to jesteście mądrzy do pokolenia teraz, no nie? Gadacie o poważnych sprawach, nie, polityka was interesuje, środowisko was interesuje, my byliśmy głupi. My byliśmy naprawdę centralnie głupi. Wszyscy moi znajomi byli głupi. Wszyscy ludzie, których kojarzyłem, a się z nimi przyjęli, tak samo byli głupi. Wszyscy byliśmy głupimi 13-latkami. I właśnie jak przed pierwszy raz Assassin's Creed, kolega był mega fanem.
byliśmy razem z kumplem właśnie na zamku w Czersku. Może ktoś z was widział. Książąt Mazowiecki, piękny zamek, strasznie go lubię. Bardzo go lubię. I chłop się zaczął wspinać po tej ścianie, po tych cechłach, żeby udowodnić, że może jak asasyn.